Cześć, nazywam się Tomek. Wychowałem się pod Ostrołęką po wsi na gospodarstwie rolnym. Mam 31 lat. Wychowałem się w przeciętnej rodzinie katolickiej, gdzie mnie wprowadzono w różne rytuały religijne, w różańce, w nabożeństwa majowe, czerwcowe, drogi krzyżowe, gorzkie żale i w ogóle cały ten syf. Gdzie tak naprawdę to nie naradza religia na nowo człowieka, tylko po prostu robi coś z człowiekiem, co nie jest w ogóle, bo może tylko jakieś dziwne rzeczy. Wychowywałem się w takim otoczeniu i tak postępowałem, ponieważ nie umiałem inaczej żyć. Gdzie koledzy, alkohol, dyskoteki, różne głupoty, jakieś znajomości dziwne, dziewczyny, jakiś przewodny seks. I myślałem, że to było wszystko normalne, bo tak świat mi wychowywał. Poznałem, jeszcze wcześniej, jak już miałem dostęp do internetu, zacząłem się interesować rzeczami niewyjaśnionymi. Weszłem w parapsychologię. Szukałem jakichś różnych zjawisk, zainteresowania UFO. Uwierzyłem w reinkarnację. Gdzieś tam będąc w tej religii. Nikt mi nie mówił wtedy, że Jezus jest jedyną prawdą, więc szukałem na własną rękę. Także różnego rodzaju zwiedzenia i tym podobne. Miałem 18 lat, odeszła mama moja, zmarła na raka. Wtedy nie rozumiałem w ogóle. Może gdzieś tam doszukiwałem się, czy w jakiś sposób pomóc. Dzwoniłem do jakiegoś bioenergoterapeuty, żeby jakoś tam energię przesyłał, ale nic nie dało. Później poznałem dziewczynę, z którą pobraliśmy się razem. Wtedy miałem delikatne wątpliwości, ale wszystko to zagłuszyłem przed ślubem. Dzisiaj, będąc już w małżeństwie, wszystko mi się jakby powoli zaczęło rozjaśniać, że to jednak bardzo, bardzo się rozjechało. Gdzieś tam podobaliśmy się sobie, ale w głębi to nie było to. Mieliśmy inne spojrzenie na życie, inne priorytety. Dla niej były inne ważniejsze rzeczy, dla mnie też. W sumie wołałem już do Boga. Co jest małżeństwo, to tak nie powinno wyglądać. Tak naprawdę przed Bogiem składałem przysięgę, co naprawdę dzisiaj wiem, że to nie było przed Bogiem, tylko po prostu związanie się ustami przed jakimś złożeniem jakichś ślubów uczciwych. Tak właśnie myślałem, że jak zbliżymy się do Boga razem, to wszystko się naprawi. I szukałem. Gdzieś tam poszliśmy sobie na konferencję chrześcijańską, katolicką, z takim ojcem maniakalem i tam gdzieś czas usłyszałem Słowo Boże i zobaczyłem, jakie jest bogactwo i jaka jest prawda tego wszystkiego. I tam była taka piosenka, Jezus przyjdź do mojego serca. I ja tam się rozliczałem. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest Nowe Narodzenie. To był 2015 rok. Ale wtedy Słowo Boże mnie dotknęło bardzo. I od tamtego pory zapragnąłem czytać Słowo Boże. Czytam Ewangelię. Później jeszcze poszliśmy na kurs Alfa, też w tym samym roku. Tam na tym kursie Alfa też ludzie się modlili o mnie. Tam było złożenie śmienne oddania życia Jezusowi. W ogóle ten kurs prowadzi ludzi do oddania Jezusowi. Nieważne, czy ktoś się narodził na nowo, czy nie. Po prostu rytuał religijny. Można zrobić z tego sakrament i też się ludzie nie będą brać tego do serca, oczywiście. I tam ktoś mi sprzedał takie kłamstwo, że jak będziesz się modlił na różańcach, to twoje intencje zostaną wysłuchane. I ja tam zacząłem odmawiać pompejańsko nowennę, co to jest 3 różańce dziennie. To jest przez 1,5 miesiąca. W międzyczasie też czytałem sobie Słowo Boże, Ewangelię na każdy dzień. Także jeszcze w momencie, gdy mi
był taki proces, gdzie córka miała przyjść na świat, bo też został mogumany, że jak przyjdzie dzieci, będą dzieci w małżeństwie, to będzie lepiej, ale to było kolejne kłamstwo diabła, bo to tak naprawdę żona jest najważniejsza, a dzieci nie są jakimś, nie mają być jakimś plastrem do tego wszystkiego i lekarstwem, tylko w ogóle to są inne rzeczy. I jak się narodziła córka, to zacząłem jeszcze mówić drugą tą popijankę, także to było już 6 urzędów dziennie. Nałożyło się jedno na drugie. Także mówiłem, czytałem też Słowo Boże, słuchałem sobie też tego na MP3, tego różańca. W międzyczasie tam było, tam były wersety Biblii, to była taka wersja biblijna tego różańca, że ranami i siecami Jego jesteśmy uzdrowieni. I te słowo waliło we mnie tam między tymi stacjami tego, między tymi przystankami. W tym różańcu były właśnie wersety z Ewangelii i z całej Biblii. Także te słowo jakoś w jakiś sposób się przebijało do mnie. Później urodziła się córka nam z wadą genetyczną. Szukaliśmy pomocy w medycynie. Ja już widziałem, że medycyna nie pomoże i zaczęło do mnie dochodzić, że tylko w Bogu jest jedyna nadzieja, jedyne oparcie, jedyny ratunek. Także gdzieś tam sobie coś przeglądając też jeszcze w międzyczasie. A wiedziałem, z Kościoła Katolickiego wiedziałem, że Bóg czasem uzdrawia, że robi cuda. To nie jest, że dla każdego człowieka, tylko po prostu robi to w jakiś sposób wyjątkowy. Gdzieś tam przeglądając sobie właśnie YouTube, historię, znaczy internet, natrafiłem na film obnażający Kościół Katolicki, że jest to organizacja, jest to że czysta nie ma, że Maria nie jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, że Bóg dał Jezus. Znaczy nie, jeszcze nie słyszałem tam Ewangelii, nie docierała do mnie, ale zrozumiałem, że ta organizacja jest lewa, a w ogóle też przestraszyłem, że to w ogóle wszystko jest nieprawdą, że Jezus jest nieprawdą. W ogóle zamknąłem ten laptop, uciekłem i byłem zlękniony z tego wszystkiego. Ale zacząłem właśnie konfrontować sobie, czytając Ewangelię i oglądając, czy to rzeczywiście jest tak, że Maria nie jest pośrednikiem, należy się do niej modlić. I to był taki jeszcze proces, gdzie zacząłem sobie wnikliwie doszukiwać się to dlaczego objawienia maryjne, o co chodzi z tym wszystkim. I zacząłem to konfrontować, co ten ktoś, który tam się objawia, mówi, a co nie jest w ogóle zgodne ze Słowem Bożym. Zacząłem sobie to wszystko śledzić, te orędzia tak zwane maryjne, to z Fatimy, to z Medjugorje, kupiłem sobie książki jakieś tam, żeby zobaczyć, czy to faktycznie jest taki syf, jak mówi Słowo. Także przeprowadziliśmy się z żoną i z córką też później do innej miejscowości, żeby było bliżej na rehabilitację. Mieliśmy własny dom, który wynajmowaliśmy też, bo wcześniej mieszkaliśmy u ojca. I to tak, to było takie moje wyrwanie się pierwsze z takiej ciasnoty, że ja uważałem, że ja muszę tam zostać do końca. W tym domu, ponieważ to jest mój dom rodzinny, ja zostaję jako dziedzic, ale jednak musiałem się pogodzić z tym, że mogę gdzieś indziej się przeprowadzić. I tam zacząłem, jak już się przeprowadziłem, tam zacząłem myśleć o tym, że wypadało może przeczytać Biblię całą, ale że za bardzo nie miałem na to czasu, bo byłem zapracowany, to stwierdziłem, że coś ściągnę to z internetu na MP3 i sobie dosłuchał w pracy na słuchawkach. Więc sobie od początku, od Księgi Rodzaju, wszystko sobie przesłuchiwałem. Aż doszłem do momentu listu do Rzymian w jakimś czasie, gdzie stwierdziłem, że no nie wiem, o co chodzi. W ogóle jest to takie głębokie, że ja muszę zacząć mieć jakieś tam pomocy. A i jeszcze jak już czytałem, słuchałem znaczy Słowa Bożego Biblii, byłem gdzieś tam na Księdze Prawa, to gdzieś jakieś fałszywe nauczanie posłyszałem i przestałem mieć wieprzowinę przez 1,5 miesiąca i zacząłem chodzić szabaty. Oczywiście to było fałszywe też. A to była taka ścieżka, mówię, jeśli Biblia mi, Słowo Boże mi pokaże, że to jest jakaś lipa, no to ja z tego zrezygnuję. No i doszedłem do tego listu do Rzymian. Mówię, dobra, to sobie wbiję na YouTube
Ale zdarzyłem sobie, wpisałem, patrzę, wyskoczyły jakieś wyniki, wyskoczył jakiś łysy gościu wydziargany, kliknąłem go. I to był Artur. I tam tak naprawdę usłyszałem pierwszy raz pełną Ewangelię. Dotarło do mnie, co Jezus dla mnie zrobił. Przyjąłem to od razu, bo to jest niesamowita rzecz, jak Bóg kocha człowieka, bez względu na to, w jakim miejscu się znajduje. Uwierzyłem w to, że Jezus zapłacił za moje grzechy, że Jego ramionami i ślicami jestem uzdrowiony, że to On jest ratunkiem też dla mojej córki. I zadzwoniłem też do Artura wtedy, znaczy w takim czasie, bo też słuchałem różnych jego filmików, tych nauczeń, w ogóle głupi, słuchałem wszystkiego jak leci z pracy. A między też czy słuchaniem, odsłuchiwaniem Biblii, zadzwoniłem wtedy do Artura i powiedziałem szczęść Boże, jeszcze byłem trochę religijnie zafiksowany, nie wiedziałem jak się odezwać do tego człowieka. Pierwszy raz się kontaktowałem z kimś takim. A wtedy też miałem relacje z jakimiś tam księżmi, z którymi tam się spotykałem i dopytywałem się ich różnych rzeczy, ale tak naprawdę nie powiedziałem wszystkiego. No i do Artura zadzwoniłem i powiedziałem, że chcę przyjechać. Znaczy chcę przyjechać z córką. I w ogóle chcę się na nowo narodzić. Tak to myślałem, że to ja potrzebuję czegoś takiego. Bo to on tak mówił wszystko, że pierwszy raz słyszałem, że Słowo Boże jest takie praktyczne w życiu człowieka, że to ma zastosowanie takie, no to jest praktyczne, logiczne i w ogóle to jest życie. A nie jakaś martwa religia. Katolicka, czy prawosławna, czy jakakolwiek inna. No i przyjechaliśmy z żoną, oczywiście ją namówiłem, z córką. Jeszcze na Kasprzaka w 2017 roku. I wszedłem na chwilę, ale zaczęli... Żona została z córką na korytarzu. Na chwilę wszedłem i tam zaczął się korowód tworzyć taki weselny i ja uciekłem, się przestraszyłem, gdy one wyciągnęły. Później weszliśmy na koniec, bo nas zawołano do modlitwy i weszliśmy właśnie, Artur się pomodlili się o nas wszystkich. Ja sobie ostatnio oglądałem ten fragment, to widziałem, to właśnie żona w ogóle jest zdziwiona, że to w ogóle za sekta. Ona później mówiła, że to jest w ogóle sekta. Ja w ogóle wiedziałem, że to jest prawidłowe miejsce. A po tym nabożeństwie, jak żeśmy wyszli, to nie było samochodu, ponieważ zaparkowałem wcześniej źle. Bo tam samochody jakieś stały, zaparkowałem przy ulicy, ale jak wyszliśmy, to się okazało, że samochodu nie ma, czyli nam scholowali. Więc tam poprosiłem Bartka i Martę i jeździli za mną, żeby odzyskać auto. Także bez względu na to, co się wydarzyło, to ja mówię, i tak pójdę za prawdą i będę szedł, no, bez względu na to, kto nie będzie chciał, na przykład iść za Bogiem. Bo po tym wydarzeniu żona, to było totalne rozdzielenie. Żona zaczęła dzwonić do rodziny, że byliśmy w takim miejscu, że jest ze mną źle, że jest coś nie tak, że czytam, może w ogóle odprawiam coś, że słucham jakiegoś uwielbienia w niedzielę, że nie chodzę do kościoła katolickiego. Później stwierdziłem, że wyrzucę wszystkie obrazki, jakieś różańce do śmieci, a zwaliłem raz obraz Jezu ufam Tobie, który mi teściowa kupiła córce na urodziny. Oczywiście jak rozwaliłem ten obraz, to żona mi porwała konkordancję Biblii, ale ja sobie postawiłem, a ona już nie, bo już obraz Jezu ufam Tobie był na śmietniku dawno, już MBK wzięła na drugi dzień to. Także jest okej. Okay. A wiem, że taki obraz też kupowałem jeszcze w 2016 roku koledze na ślub w prezencie, bo ja byłem taki w ogóle wierzący katolik, taki byś miał błogosławieństwo, ale to błogosławieństwa nie daje, bo to tylko bajka. A w ogóle to też czytałem właśnie wcześniej tą Faustynę i myślałem, że to ona ma kontakt z Jezusem, ale Bóg nie zaprzecza swojemu słowu. Jak powiedział, nie będziesz tworzył obrazów, nie będziesz się im kłaniał, to nie zaprzecza temu, że później zmienił zdanie. Także jest to syf. No. Faustyna się nie spotkała z Jezusem. I tak, później stwierdziłem, że chcę się ochrzcić, więc jak się ochrzciłem, już poinformowałem zaraz po tym żonę, powiedziała żona, że no dobra, to jutro pozew. Okej, jestem gotowy na po prostu na różne okoliczności. A jestem w ogóle tego świadomy, że może być różne, tak?
Także no, jeszcze jak wracałem ze chrztu, to wziąłem taką dziewczynę na stopa i ewangelizowałem ją po drodze z Łomży do Ostrzęki, bo chrzest miał w Łomży, taki pastor z Łomży mnie chrzcił, a żona z tyłu wykradała cały czas słowo. A ja mówię, no zasiałem, swoją robotę zrobiłem. A widziałem po prostu, że każdej w ogóle osobie, która przychodziła do nas do domu, to głosiłem słowo. A druga strona właśnie negowała to wszystko i nie była z tego względu zadowolona. I byłem świadomy też, że to nie jest, że jest ciężko po prostu z nią. A już byłem, znałem nauczanie Agaty i Artura odnośnie małżeństwa, że to dwoje narodzonych na nowo ludzi może być tylko małżeństwem, a nie jakaś wspólnota człowieka narodzonego z Bożego Ducha i córki diabła, czy tam syna. Chodzi o to, że no, tak się nie da, to się nie ma nic wspólnego, światło z ciemnością. To jest wielki rozdział, wielka różnica. Także żona zaczęła przypowiadać, przygadywać coś też o rozwodzie. Ja jeszcze mentalnie na to nie byłem gotowy, chociaż znałem to nauczanie. Wiedziałem, że jak się chce odejść, niech odejdzie, bo nie chcę, żebyście byli z nim niewolniczo związani. Ale jeszcze moja głowa nie była przygotowana na to. I zawsze odciągałem, aż w 2018 roku. W czerwcu wyprowadziłem się, żona mi przygotowała wszystko do wyprowadzki. Także przyjechałem do domu, wziąłem te rzeczy i się wyprowadziłem. W listopadzie mieliśmy rozwód bez orzekania o winę. Także nie było to łatwe, ponieważ byłem w sercu rozdarty, jak się wyprowadzałem z tego domu. Zostawiłem córkę, ale to jest dalej jest moja córka. I dzisiaj wierzę, że Jezus zapłacił za jej uzdrowienie, jest zdrowa. A to, co zrobił diabeł, to jest wszystko nieprawda. Także jeździłem też do kościoła właśnie, do Łomży. Było kilku członków, grałem tam na kachonie, na takim bębenku, co się na nim siedzi. I tam tak sobie zacząłem, też słuchałem Artura, znaczy słuchałem tej was uwielbienia, że na przykład kończyłem tam nabożeństwo, a przyjeżdżałem jeszcze do domu, a nawet już po drodze słuchałem uwielbienia z Kościoła Mocy. I tak myślałem o tym, i tak, żeby tutaj właśnie być. I jak w sierpniu w tamtym roku doszła informacja, że Kościół się przeprowadza na Dzierżynę Wschód, dla mnie był sygnał na to, żeby po prostu zacząć przyjeżdżać, bo lepszy dojazd miałem. I że zacznę może iść też na szkołę wiary, chociaż raz w miesiącu. Ale później zacząłem zagęszczać te przyjazdy dwa razy w miesiącu, później coraz częściej. I zaczęło we mnie się rodzić pragnienie, żeby się tutaj przeprowadzić. W ogóle też chciałem powiedzieć, że Tadzio i Marwina pomogli w wyjściu z fałszywych poglądów odnośnie małżeństwa, bo bardzo emocjonalnie w jakiś sposób byłem związany z tą kobietą. Gdzie tak naprawdę dusza moja nie była w komfortowym miejscu, jak się z nią rozstawałem, bo nie chciałem, dusza moja nie chciała się rozwodzić, ale wiedziałem, co mówi słowo, więc wszystko opisałem i się zgodziłem na to. I zaczęła mi się rodzić właśnie ta myśl związana z przeprowadzką. W styczniu, w nowy rok, doszło do mnie, że już na pewno nie będę z tą kobietą. Zobaczyłem z pewnym facetem i tak sobie uświadomiłem, aha, dobra, to już jestem, na pewno jestem czysty i idę dalej. Idę dalej i przyjdę tutaj. Znaczy, też myślałem o kościele w Holandii, ale jednak wybrałem tutaj Warszawę. Przeprowadziłem się w czerwcu. Mieszkam w Pruszkowie i pracuję w Pruszkowie i chcę tutaj w kościele
być dla Was, chcę być kochany, chcę kochać, chcę dawać się, chcę pogłębić relacje z Wami. To świadectwo w ogóle mówię, bo też jak Artur powiedział, że śmiałe wystąpienie jest kanałem błogosławieństwa, to mnie też ruszyło, a za każdym razem, gdy mówił, to powie świadectwo, no to ja wiedziałem, że gdzieś to jest, powinienem powiedzieć, ale tak się ociągałem, zawsze miałem jakieś wymówki. I chcę być tutaj w kościele i chcę z Wami żyć. Chwała Jezusowi! Oglądać proces zmiany w życiu człowieka. Mogę tak to sobie oglądać po prostu teraz. To duża rzecz jest dla mnie, naprawdę. To mnie, proszę.